kup, czyli kup. Kup się kojarzy z kupą, ale nie, bynajmniej nie. Chodzi o kurnik. Czołem ludziska, z tej strony Staszek. Lecimy dalej z serią w Stardew Valley. Na początku dwie krótkie informacje. Od teraz będą pojawiały się na kanale odcinki ze Stardew Valley codziennie, ale każdy ten odcinek będzie zwerował w sobie tylko jeden dzień, więc będzie krótki. Ale za to będzie tych odcinków więcej. Pomysł wam się spodobał, więc go wprowadzimy w życie. Tak, i zobaczymy, co z tego wyjdzie, czyli od dzisiaj przez półtora tygodnia, testowo, na razie tak eksperymentalnie, zobaczymy, jak te 15-minutowe mniej więcej, czy 20-minutowe odcinki ze Stardew Valley wam przypadną do gustu. A druga sprawa techniczna to jest właśnie to, żebyśmy zobaczyli, jak wygląda kreator postaci, ponieważ obiecałem wam to w poprzednim odcinku, a mówiłem też wam, że to jest bardzo fajna opcja. Czyli zobaczcie, mamy sobie tutaj taką postać, którą możemy sobie obracać, czyli ona ma tak naprawdę cztery kierunki, tak? Przód, dół, lewo, prawo. Możemy zmieniać jej od razu jeszcze przy okazji płeć, więc możemy teraz przy okazji zobaczyć, jak wygląda tworzenie damskiej płci. Możemy wybrać, czy wolimy koty, czy psy. Nie mamy do wyboru ani imienia, ani nic w tym stylu. Od razu, jak widzieliście, nie dostajemy zwierzaka na początku. Coś musimy zrobić, coś musimy odblokować, żeby tego zwierzaka dostać. Mamy wiele kolorów skóry do wyboru, nawet jakieś takie nietypowe typu, właśnie taka o, taki kolor. Możemy zmieniać typ, oczywiście, typ włosów, proszę bardzo, jakie długie włosy, czemu nie. Możemy zmieniać też koszulkę, tak jak chcemy, dużo tych typów koszulek również jest do wyboru. Powiedzmy, że na przykład taka pasuje tu idealnie. My możemy również dodawać jakiś dodatek, tak? ACC to prawdopodobnie jest skrót od akcesorium, czy accessory, tak? Więc to zobaczcie, możemy nawet swojej lasce dać brodę. Tutaj mamy po prostu chyba szminkę, jak znam życie. Mamy też okulary, widzę jakieś takie dziwne, robotyczne okulary o, proszę bardzo, okulary takiego badasa na przykład, nie? Albo na przykład po prostu zwykłą jakąś tutaj, nie wiem co to jest, jak to nazwać, ale prawdopodobnie jakiś naszyjnik. Możemy zmieniać kolor oczywiście spodni, biorąc pod uwagę nasycenie, jasność, tak? Możemy w ogóle z nią zrobić na przykład czarną, możemy stwierdzić, że na przykład chcemy, żeby miała czerwone spodnie. Kolor włosów możemy zmienić, o, kolor włosów powinien być czerwony, o właśnie, kolor włosów powinien być czerwony. To byłoby całkiem spoko. Taki kasztanowy mi wyszedł. Możemy zrobić oczywiście jakkolwiek chcę, możemy zrobić zielone włosy. Taka nimfa z tego wyjdzie trochę. Tutaj oczywiście pozbawiamy koloru, więc wyjdzie jakaś siwa. Tak? Bardzo, o. Oczywiście to kolorystycznie kompletnie nie pasuje. Możemy również zmieniać tak samo kolor oczu. Proszę bardzo, zrobię niebieskie, zielone oczy również. Ale możemy zmienić też koszulkę, ponieważ nie pasuje trochę do całego wyglądu. No i możemy się tak bawić i tak, dlatego mówiłem wam, że edytor postaci jest całkiem niezły. Może też dodali ostatnio twórcy taką funkcję randomizacji, czyli zobaczcie, teraz całkowicie losowo generuje mi postać. To jest całkiem spoko opcja, bo może któraś nam z tych postaci losowo generowanych nawet nam się spodobać. Proszę bardzo, teraz wygenerowała znowu nam się długo włosa z jakimś tutaj uśmiechniętym ryjem. No ale możemy sobie wybrać jak chcemy, proszę bardzo. Możemy też zmienić płeć, też będzie nam losowało, proszę bardzo, jak chcemy. Jakiś tam dziwny punk był przy okazji, widziałem. O, i taki dziwny koleś z trawą na głowie, nie? I oczywiście możemy dać sobie nazwę, nazwać swoją farmę i ulubioną rzecz. Zdradzę wam, że moją ulubioną rzeczą oczywiście, którą wpisałem w swoją rozgrywkę, był schabowy. No jakżeby nie było. Oczywiście chciałem dopisać schabowy z podwójną panierką, ale nie było tyle miejsca niestety. Także smuteczek wielki. Tak wygląda generator postaci, bardzo fajna rzecz. Polecam się w niego pobawić trochę, jak będziecie tworzyć własną postać. Mocno spoko rzecz. Tymczasem, moi drodzy, wracamy do rozgrywki właściwej. A więc, moi drodzy, mamy dzień dziesiąty wiosny, tak? I teraz będziemy grali dalej. Proszę bardzo, słyszycie może w tle, że deszcz pada, ponieważ okazało się, że przepowiednia pogodowa się zgadzała, tak? Nie ten przycisk. Czyli będzie po prostu padało i będzie lało i nie będziemy musieli podlewać, więc mamy więcej czasu na inne rzeczy do zrobienia. The Queen of Sauce, rerun, proszę bardzo, czyli mamy drugi... Queen of Sauce? Co to w ogóle było? Widać, że to jest powtórka. Greetings, it is I, the Queen of Sauce, teach you a new mouth-watering recipe from my secret cookbook. No właśnie, czyli prawdopodobnie stir fry, to jest rzecz, którą nauczymy się. Jeżeli przegapimy program jej, który jest, wypada chyba 7 dnia każdego miesiąca, tak mi się przynajmniej, każdego tygodnia, w 7 dnia, czyli chyba w każdą niedzielę w takim wypadku wypada jej program, to widocznie w środę jest powtórka.
You already know how to cook stir fry, ponieważ wiemy jak. No tak, w końcu oglądałem odcinek. Oglądałem jej odcinek w niedzielę, więc wiem. I to są tak zwane programy sezonowe. Sezonowym programem jest właśnie program kuchenny i również program z tooltipami, czyli dostajemy różne hinty co do tego, co możemy zrobić i jakie są porady. Porady od takiego gościa, który tam ten program prowadzi. Tooltipy zazwyczaj związane z tym, jak... Znaczy, związane z grą, prawda? Eat? Nie, nie chcemy tego jeść. Czyli wskazówki typu, o, możesz na przykład... możesz znaleźć dużo fajnych rzeczy i penetrując na przykład las i w tym lesie możesz znaleźć dzikie warzywa, tak? Więc taka opcja. Zobaczcie, znaleźliśmy dwa parsnipy, czyli już teraz wiem, co to jest. Nawet sobie zacząłem spisywać te trudniejsze słowa. To był chyba pasternak, z tego zapamiętam. Więc znalazłem dwie sztuki pasternaku. Super, ale muszę sobie tutaj przygotować swoje notatki, które nie przygotowałem, ponieważ jestem lamą i zapominam o takich rzeczach. Okej, dobra, wrzucimy sobie te rzeczy tutaj, proszę bardzo. Okej, przyjdzie koleś i go tutaj zabierze. Znaczy, zabierze nie go, tylko stąd zabierze rzeczy, tak? Dziwne mam wrażenie, że mi gra laguje. Przez chwilę mi lagowała, coś musiało się zacząć myśleć. Ale to chyba są tutaj jeszcze, proszę bardzo, ziemniaki też mi wyrosły. Ziemniaki mają taki specjalny, powiedziałbym, bonus, że czasami z jednych nasion potrafią wyskoczyć dwa ziemniory. Więc jak widzicie, tak się również tutaj stało, mam dwa ziemniory. Czy ja ziemniora jednego zachowałem tutaj? Zachowałem ziemniora i zachowałem, kurczę, pasternak. Czyli wydaje mi się, jak znajdę jakieś trudne słowa, to zamiast po prostu od razu je sprawdzać, będę wam to tak prezentował, jak prezentowałem wam w poprzednim odcinku, czyli po prostu będę wam tutaj na górze taką belkę z tłumaczeniem wrzucał. Dostaliśmy jakiś, proszę bardzo, list. Czasami dostajemy różne listy od różnych ludzi i zobaczmy, o co chodzi. A there is a lot of stone scattered around... Okej, wiem, że jest dużo kamienia rozrzuconego wokół twojej farmy. Jeśli masz nadmiar, możesz rozważyć zbudowanie studni dla ciebie. O, możesz mi zbudować studnię. Wells can be placed all over your farm. Możesz postawić, gdzie chcesz studnię. I to jest dobre miejsce, żeby nabyć, no kurde, nie nabyć, tylko jeszcze raz napełnić swoją konewkę. Just swing by my shop with 75 stones and 1000 gold. Okej, kiedy jestem gotowy, za 75 kamieni i 1000 golda, możemy sobie ją zbudować. Proszę bardzo, pozdro, Robin. Spoko, ta Robin, która jest w tym... Zaraz wam pokażę, w którym miejscu ona ma swój domek. Chyba tutaj, to jest chyba zaraz... Chyba tutaj mi się wydaje, że to jest ten domek. Chyba w tym pomieszczeniu jest Robin, czy tutaj? Tutaj, sorry, tutaj. Carpenter's Shop. Tak? W tym miejscu oto. To jest plac zabaw tak w ogóle. W tym miejscu Robin sobie tutaj działa, więc jak coś, to będziemy ją potem odwiedzać. Pytanie brzmi, czy fasolka ta się już gotowa już jest? Nie, fasolka jeszcze nie jest gotowa. Te rzeczy to są jakieś kwiatki, nie pamiętam, co ja dokładnie to zasadziłem. Muszę zacząć to bardziej ogarniać, bo widzicie, tu trochę jest chaosu w tym, co to zacząłem robić. Więc wydaje mi się, że od tej strony będziemy starać się już robić fajne rzeczy i bardzo ładnie to robić. Niestety na przykład nie mogę zniszczyć tego kawałka drewna, ponieważ moja siekiera, jak widzicie, jest zbyt słaba, żeby to zniszczyć, więc cóż. Teoretycznie możemy zacząć te rzeczy robić z innej perspektywy. Możemy gdzieś tam tutaj na północy teraz zacząć robić... Też jakieś budować grządki takie bardziej ogarnięte, tak? Wydzielać do tego jeszcze oczywiście drewno. A propos właśnie drewna! Chciałbym dzisiaj przejść się... Moi drodzy, oczywiście musimy odwiedzić maga, z tego co pamiętam. Chyba rzeczywiście mag był do odwiedzenia, żeby quest zaliczyć. Pójdziemy do Adventurer's Guild i pójdziemy również jeszcze w inne miejsce. Pójdziemy zbudować mostek. Zbudować mostek, o którym wam mówiłem w poprzednim odcinku. Mam nadzieję, że o tym wszystkim będę pamiętał. Chcę wziąć cały zapas drewna. Bo chyba będę musiał go mieć ze sobą, żeby móc... Sap to sok, tak. Żeby móc coś z tym zrobić. Niepotrzebna mi dzisiaj jest konewka, więc ją zostawię. Czy ja chcę Rusty Sword zostawić? Chyba dzisiaj nie będziemy zbierać minerałów, więc też zostawię. Te cztery rzeczy się przydadzą. Ho, zawsze warto ze sobą mieć. Oczywiście ho to nie tylko jest motyka. Tylko za przeproszeniem również oznacza kobietę lekkich obyczajów. Nie mówiąc to tak bardzo delikatnie. O! Community Center możemy odwiedzić. Potrzebuję Wild Horse Radish, Leek i Dandelion ze sobą. Więc wyobraźmy sobie... Nie wyobraźmy sobie, weźmy to wszystko do ekwipunku. Spring Onion, to jest rzecz, którą jeszcze znalazłem. Dobra. Wild Horse Radish, pójdziemy, weźmy też Dandelion i gdzie jest ten Leek? Ja gdzieś znalazłem. Czy ja sprzedałem? Tu jest ten Leek. Do tego jeszcze jest ze srebrną gwiazdką, więc jest teoretycznie lepszy. Ale to są te rzeczy, które rzeczywiście mi chyba... Brak. Tutaj w ogóle jeszcze znalazłem Dwarf Scroll 4, artefakt.
Gunter can tell you more about this if you donate it to the museum. No właśnie, jak pójdziemy do muzeum, to możemy właśnie taką darowiznę zrobić do tego muzeum, tak? Do tego Guntera, i on powie nam coś więcej o tym dziwnym scrollu, czyli tej dziwnej, jak to się po polsku mówi. Zwój, no właśnie, zwój. Dobra, w każdym razie lećmy. Mam dzisiaj dużo rzeczy do zrobienia, mam nadzieję, że o wszystkich będę pamiętał. Także na razie nie będziemy tu nic obsiewać, ponieważ nawet nie mamy, kurczę, surowców, żeby to obsiać. Więc na początku pójdziemy do tego. Pójdziemy gdzie? Do Maga. Więc polecimy do Maga mega szybko. Jeszcze przy okazji zaliczymy tutaj farmę, na której jest, jak ona się nazywa, Maggie? Jakoś tak się nazywa. Marni, okej, okay. Marni. Jakieś dziwne imię w ogóle. Dobra, pokażę wam, jak wygląda ta część mapy. W tej części mapy mamy dużo zieleni. Możemy tutaj pójść sobie na przykład na ten pomost. Może na tym pomoście, kiedy coś się dzieje. Może jakieś eventy są. Żeby było ciekawiej, to zobaczcie. Moja energia to 230. Jak macham kosą i niszczę tutaj tę zieleninę, to zobaczcie, nie tracę energii. Koszenie nie zabiera mi energii. Zobaczcie, są też, proszę bardzo, te, jak one się tam nazywają, robaczki. O właśnie, ten robaczek akurat wypluł copper ore. Bardzo spoko, bo chcemy też zbudować piec prędzej czy później. Piec pozwoli nam wytapiać te płytki. No i doszedłem do wieży, sztabki, nie płytki, tak? Do wieży tego maga tutaj. Siema, maguś. Journal updated. The elementals are pleased with the job you did. Here is your payment as promised. Okej, dostałem kasę. Nie wiem, czy rzeczywiście jakaś różnica jest, chyba tak. Stormy days are the only time I can commune with certain elementals. Okej. Okay. Commune czy commute? Nie zauważyłem dokładnie. I don't expect you to understand. Okej. Okay. Nie wierzę, że rozumiesz. Oczywiście, zobaczcie, jak będziemy przyjaciółmi z tym naszym wizardem całym, czyli magiem, będziemy mieli dostęp tutaj do tego wejścia. What are you doing? I only announced I trust you. Blah, blah. Czyli ogólnie, jak będzie nam ufał, to nam pozwoli tam zajrzeć. Tutaj z nim związane były cutscenki. Ja planuję mniej więcej, być może, zrobić jakiś bonusowy odcinek, albo na przykład na jakimś streamie kiedyś pokazać wam, jak wygląda sam początek gry, jeśli jesteście zainteresowani tym. Czyli jak wyglądają te całe cutscenki i tak dalej. Dało mi się zebrać, proszę bardzo. Dandeliona. Nie sprawdziłem oczywiście, jaka jest pogoda na jutro. Nie sprawdziłem też, jakie mam szczęście dzisiaj, jakie będę miał szczęście. Ale na przykład możemy po drodze jeszcze rozłupywać te tutaj gałęzie, które zawsze dają mi jedną sztukę drewna. A tego drewna, wydaje mi się, w tej grze będziemy potrzebować od metra. Tak. Możemy sobie tam pójść jeszcze na południe, znaleźć jakieś tam inne miejsca. Chociaż w sumie powiem wam szczerze, powinniśmy pójść na pół. Powiem wam szczerze tak. Szczerze, lubię słowo szczerze tutaj, nie? Ogólnie, ale pokażę wam to miejsce, bo tutaj w tym miejscu czasami możemy znaleźć rzeczywiście dzikie... O, dandelion na poziomie, powiedzmy... O właśnie, dzikie warzywa, zobaczcie, ile tu ich jest. Ale ich narosło, to są właśnie te dzikie, powiedzmy, wiosenne cebulki. Jezus Maria, zobaczcie, ile ich jest. Czy to jest kupa kasy? Żadna z nich nie była złota. Tutaj mamy ścieki, do tych ścieków nie możemy wejść, ponieważ są zamknięte. Wydaje mi się, że to jest kolejny sekret. Czyli tak jak wam chyba wspominałem, mam nadzieję, w pierwszym odcinku, że ta gra ma mnóstwo sekretów, mnóstwo sekretnych miejsc, do których nie mamy dojścia. Od razu musimy sobie dojście jakoś wyrobić. Pytanie brzmi, jak? Dowiemy się tego, mam nadzieję, ogrywając Stardew Valley. Dlatego postanowiłem robić jeden odcinek dziennie. No bo coś zaczyna mi lagować, tam ciąć trochę. Jeden odcinek dziennie, żeby pokazać wam jak najwięcej z tej gry. Może uda nam się jakimś cudem nawet przez cały rok przejść. Zobaczymy, jak nam się będzie grało i jak wam będzie się oglądało. Dobra. Nie wziąłem geode, żeby pokazać wam, jak działa rozbijanie tego geoda i u kowala. Ale dobra, chyba Community Center chcę zaliczyć na samym początku, ponieważ pozbędę się dużej ilości tu przedmiotów. Mamy kolejne zadanie. Help wanted. Feel like throwing a parsnip asshole. Kurde. Zobaczcie. Please deliver to Sebastian at 24 Mountain Road. Okej, okay, Sebastian chce jeden parsnip, czyli ten pasternak. Widzicie? Dobrze, że sobie zachowałem jedną sztukę. Musimy go dostarczyć do Sebastiana 24 Mountain Road. 104 golda. Musimy też zobaczyć, gdzie Sebastian mieszka, tak przy okazji. Ale to za chwilę. Zostawmy na razie ten quest. Spróbujmy wykonać wszystko po kolei. Dojdźmy do Community Center, który jest w tym miejscu. I tutaj zobaczycie całą magię. Całą magię z tymi dziwnymi istotami. Nie wiem, czy one się nazywają elementale, bo coś wspominał o tym ten nasz dziwny maguś, którego trzeba chyba jakoś nazwać. Jeszcze nie wiem tylko jak. Może jakby był kobietą, nazwałbym go Magda, ponieważ Magda. Ale pytanie, czy ten mag nam coś da, czy nie? Haha!
Polecieliśmy sucharem. Dobra, moi drodzy, czyli tak. Dorzucamy do tego Dandelion, dorzucamy Leek, mam nadzieję, że kolejność nie ma znaczenia, i dorzucamy również Wild Horse Radish. Bundle complete, moi drodzy! Wykonaliśmy bundle, co teraz się stanie? Proszę bardzo, mamy jeden bundle wykonany. O, ta istotka, zobaczcie, ten bundle gdzieś niesie, ale do tego mamy nagrodę. Nagrodę w postaci 30 Spring Seedsów. Okej, dostaliśmy 30 takich Spring Seeds, czyli możemy to od razu posadzić, żeby było ciekawiej. No i zobaczcie, pojawiały się też nowe odnogi, proszę bardzo. Tu jest kolejny bundle, się pojawił. Ta istotka zaniosła do tego domku ten bundle cały, tę paczkę. I tu się też pojawiło coś. No i wydaje mi się, że uzupełniając wszystkie paczki stąd, Crafts Room, tutaj wydaje mi się, że ten pokój się odbuduje. Tak mi się przynajmniej wydaje. I dodatkowo nagrodą będzie naprawienie mostu, ale jeszcze jest inny most. Mogę wam to pokazać, jeszcze gdzieś tutaj widziałem most. O, w tym miejscu chyba jest też most, który jest zniszczony. Taki kamienny most, tak mi się wydaje. Mamy niewiele czasu, żeby zdążyć jeszcze do muzeum. Spring Crops Bundle! Okej. Możemy zobaczyć, teraz Spring Crops, zobaczcie. Czyli tutaj jak będziemy zbierać każdy z tych kropów, czyli każdy z tych plonów, dobre to, dobra nazwa, plony, Boże, jakie klony, tak. Atak klonów to ty masz po prostu mózgowych teraz w tym momencie, Stanisław. Zobaczcie, zielony groszek, jak on się nazywa, kaloryfer, czyli kalafior, to jest ten pasternak, a to jest ziemniak. Jak doniesiemy po jednym z tych tutaj, to znowu zaliczymy kolejny bundle. Dlatego jeszcze potrzebujemy to zebrać. Mam po jednym z tego, ale tego pasternaka to zauważcie, że za chwilę stracę, ponieważ tego pasternaka będę chciał do questa również zanieść, więc akurat to może poczekać, ale muszę pamiętać, żeby to zachować. I żeby było jeszcze ciekawiej, to oczywiście tu jeszcze quality crops, czyli na przykład złote. 5 złotych parsnipów potrzebuję, żeby coś takiego zbudować. To na pewno dużo czasu mi zajmie. Wezmę kosę, bo przynajmniej za nią nie tracę energii, jak gdzieś tam użyję. Artisan Bundle, proszę bardzo, zobaczcie. Z tych wszystkich rzeczy trzeba zebrać 6. Tak, to był Artisan. Tutaj mamy Animal Bundle, czyli to wszystkie rzeczy, które wypluwają z siebie zwierzaki. Tak, a tutaj mamy rzeczy związane z jesienią. Jesień, tutaj mamy też lato. To będziemy mieli tutaj, prawda, pomidory, gorące papryczki, blueberry to jest chyba jakaś jagoda i melon. Spoko? Dobra, moi drodzy, tak wyglądają te rzeczy, więc widzicie, jak będziemy uzupełniać paczki, to pewnie to również się będzie tutaj działo. Tu nie mamy dojścia w ogóle. Tu są jeszcze jakieś gwiazdki. Nie mam pojęcia, co chodzi z tymi gwiazdkami. I mamy też fish tank. No właśnie, river fish, crab pot bundle, night fish bundle, lake fish bundle, czyli różne typy, jak widzicie, tych ryb, które łowimy. Dlatego ja czasami zachowuję sobie te ryby, bo właśnie tutaj można je dorzucać. W którym momencie można tutaj przyjść po prostu i to dorzucić. Więc też mocno spoko. Dobra, i tak to wygląda. Tak wygląda właśnie zabawa w Community Center. Takie paczki uzupełniamy i dostajemy za to nagrody. Dobra, skoro jesteśmy tutaj, to może przy okazji jeszcze odwiedzę Robin. Pokażę wam, jakie są możliwości budowania. Tak, przy okazji chyba jeszcze Adventure Guild tędy będziemy mogli zaliczyć. Oczywiście mamy też Journal Updated, ale to za chwilę. Okej, jest Robin, możemy z nią pogadać i proszę bardzo, mamy sklep. W tym sklepie co możemy zrobić? Kupić na przykład surowce, gdybyśmy chcieli. Możemy też kupić okna. Możemy kupić ławeczki. Możemy kupić jakieś tutaj, zobaczcie, jak to się nazywa, jakąś szafkę. Większy stół albo drugi stół. Jakieś takie małe rzeczy do usprawniania naszego domu. Kalendarz. Będziemy mogli na przykład ten kalendarz może podglądać go u siebie w domku, niekoniecznie latać do wioski, żeby sprawdzić, który jest dzień. Budżet TV, ale chyba mamy jeden telewizor, po co nam drugi? Możemy też receptury znaleźć, kupić od niej, będziemy mogli sami kraftować takie rzeczy jak lampa. Czy tam jakiś, widzę, co to jest, wooden brazier. To wygląda trochę jak, nie wiem co to jest, ale wygląda jak, kurde, jakiś stołek? Stone floor recipe, gdybyśmy chcieli. Wood floor recipe możemy robić. Stepping stone path recipe. Straw floor recipe. Czyli takie różne fajne rzeczy, możemy nauczyć się to kraftować po prostu, tak? Więc to jest sklep. Oprócz tego możemy upgrade'ować nasz dom. I can increase the size of your house and add a kitchen, czyli może dodać również kuchnię. 450 sztuk drewna i do tego 10 tysięcy golda. Masakra. Jak widzicie, mnóstwo kasy jest to potrzebne, żeby to wybudować. Do tego construct farm buildings, tak? Czyli z tego możemy również stworzyć różne budynki, gdzie mogą być zwierzaki. Tak jak tutaj na przykład. Potrzebujemy 4000 golda, 300 sztuk drewna i 100 sztuk
kamienia, żeby zbudować kup, czyli kup. Kup się kojarzy z kupą, ale nie, bynajmniej nie. Chodzi o kurnik. Cztery kury możemy sobie tutaj hodować, prawda? Potem mamy oczywiście jeszcze barn, żeby chyba krowy tu trzymać. Krowy? Tak mi się wydaje. Barn Dwelling Animals, czyli pewnie może nie tylko krowy, może jest ich więcej. O właśnie, well, widzicie? Czyli to jest ta studnia. Wymaga 1000 golda i 75 sztuk tego kamienia. Również silos. Potrzebujemy, widzicie, 5 copper barów zrobić, zdobyć 10 sztuk kleju, czyli, boże, nie kleju, tylko gliny. Tak? Więc widzicie, to są takie koszta, że możemy zbudować różne rzeczy. Na początku warto zbudować silos, pozbierać do niej trochę trawy, czyli siana, żeby nasze zwierzaki nie były przypadkiem, nie chodziły głodne, prawda? Tutaj mamy oczywiście jeszcze stadninę, znaczy tą stodołę, boże, jak się nazywa miejsce, gdzie trzyma się konia? Stajnia! No przecież to jest oczywiste. Stajnia, żeby mieć stajnię potrzebuje 10 tysięcy golda, hardwood, iron bar. No i takie różne rzeczy, tu jeszcze zobaczcie slime hatch. To w ogóle jest jakaś dziwna rzecz, możemy tutaj aż 20 slime'ów trzymać w tym miejscu. To jest jakiś tajne miejsce. Więc powiedzmy szczerze, że lubimy Robin. Wydaje mi się, że ona może nam dawać może jakieś discounty kiedyś, jak będziemy z nimi, z przyjaciółmi z nią. Więc dajmy jej, proszę bardzo, kwiatka. Thank you, this might come in handy. Polubiła to, że daliśmy jej kwiatek. Nie moglibyśmy dać jej drugi kwiatek chyba, chociaż możemy spróbować dać jej cebulę na przykład. You've already given Robin a gift today. Nie możemy dać więcej niż jeden prezent dziennie. Tak? Jak możemy też to zobaczyć w inwentarzu. Tak mi się wydaje tutaj gdzieś. Okej, mój farming skill jest teraz na poziomie drugim, tak żeby było ciekawiej. Social. Robin jest teraz, widzicie, ma taki X przy tym gifcie, więc wydaje mi się, że za dwa gifty dostanie tutaj serduszko. Może coś więcej odblokujemy. Dobra, mamy czwartą. Nie wiem, czy mi się uda zdążyć do wszystkich rzeczy. Chyba nie uda mi się zdążyć do tego Guntera. Znaczy nie Guntera, tylko... Tak, Gunter siedzi w tym, jak on się tam nazywa, w muzeum. Więc mam nadzieję, że zdążę przynajmniej dojść do tej gildii tutaj. Więc widzicie, mamy mało czasu na zrobienie wszystkiego. Nawet jak nie musieliśmy podlewać, prawda? Okej. Okay. Journal updated. Dobra, zobaczmy, co to nam dało. Done. Slay monsters. Dostaliśmy... No właśnie, jak wykonamy jakieś zadanie... To proszę bardzo, byliśmy u Wizarda i teraz, żeby zdobyć naszą nagrodę, to musimy tu kliknąć, czyli nie zdobyliśmy od razu, tylko musieliśmy pójść do tego Rasmodiusa, tak, i teraz możemy stąd zabrać gotówkę i ta gotówka nam się dopiero teraz podsumowuje, tak? Mamy też delivery, tak, musimy Sebastianowi dać jeden pasternak, tak? No i teraz, moi drodzy, jesteśmy w gildii! Pierwszy raz tu jestem w ogóle, może pogadajmy sobie z tym gościem, możemy pogadać? Możemy! Wooden Blade, 3,7 damage, czyli większy damage. Wooden Blade, żeby kupić, wymaga od nas 250 golda. Sneakers, czyli... I to nie chodzi o baton oczywiście. A little flimsy, but fashionable, plus 1 do defense, footwear, czyli będziemy mniej obrażeń dostawać, gdybyśmy chcieli sobie buciki sobie takie jakieś tutaj nabyć. Mamy też jakieś dwa pierścienie. Ten pierścień daje nam większy knockback o 10%. Increases weapon precision by 10%. I większa precyzja o 10%, jak to kupimy. Czy co? Chcemy kupić Wooden Blade, bo mamy na razie chyba Rusty Blade. Powiem wam szczerze, chyba kupimy. Nie ma co. Większy damage. Na to jeszcze zbierzemy gotówkę. Czyli normalnie prawdziwy RPG, nie? Tu mamy chyba jakieś zadania specjalne. Przynajmniej wydaje. Co tu mamy? Monsters Eradication Goals. Help us keep the valley safe. Okej, zobaczcie. Tutaj w ogóle jest jakieś podsumowanie, żebyśmy po prostu zniszczyli te stworki. Dopiero za zniszczenie tysiąca slime'ów dopiero dostaniemy nagrodę. 125 insektów i jeszcze innych dziwnych rzeczy, które tu możemy napotkać. Wow. See Jill to claim your reward. To pewnie jest Jill. Gil? Come back when you've got something to show me, kid. Okej, okay, mamy tu wrócić, kiedy będziemy mogli mu coś pokazać. Ale żeby było ciekawiej, to możemy tutaj też przejść tutaj. Może tutaj znajdziemy coś fajnego. No nie możemy tego czytać. Nie możemy tu nigdzie lukać. Dobra, tutaj nic nie ma, widzę. Dobra, idźmy stąd w takim wypadku. Tu nic nowego nie znaleźliśmy. Jest piąta. Nie wiem, do której jest muzeum. Musiałbym sprawdzić. Tanie, gdzie nas będzie zaprowadzał... A, widzicie, tutaj mamy jeszcze... A, to jest jeszcze jeden most, który jest zniszczony. Dobra. To jest zniszczony most numer dwa. Albo numer jeden, bo jeszcze kojarzę gdzie indziej, gdzie jest most zniszczony. Może wam kiedyś pokażę przy okazji. Mogę wam pokazać... No, byłem w okolicach, kurczę, tego maga. To gdzieś tam jest...
Tam gdzieś był ten mostek, ale to pokażę wam później. Teraz zobaczmy, czy ja zdążę w ogóle dojść do... Blacksmith jest już zamknięty. Joja Mart nas nie interesuje. Gdzie jest? Do szóstej! Biblioteka jest otwarta do szóstej. Czy ja jestem w stanie zdążyć do szóstej? Nie. Czyli, moi drodzy, nie ma sensu już się nigdzie wyprawiać. Wracam do swojej chatki. Po drodze jeszcze, zobaczcie, znalazłem Wild Horse Radish. Jakoś tutaj, jak ją tam nazwać, nie mam pojęcia. Jakaś rzodkiewka. Konia rzodkiewka. Tak to można przetłumaczyć dosłownie. Nie wiem, jak to przetłumaczyć inaczej. Jest, jeżeli oczywiście to ma jakieś swoje tłumaczenie, to właśnie widzieliście tutaj na belce. W każdym razie wróciliśmy do swojej wioski, moi drodzy. I teraz możemy zasadzić te dziwne tutaj Spring Seeds. Mamy też dużo energii, więc ważne, żeby ją wykorzystać. Więc może zróbmy tak, że tu zaczniemy robić jakiś porządek, nie? Bo tu byśmy chcieli poprowadzić na przykład jakąś w przyszłości, wydaje mi się, jakiś ten, jak to się nazywa, murek? A przy okazji wykopałem. Wykopałem z ziemi. Co wykopałem z ziemi? No wykopałem z ziemi, kurde, tego, no, szmergla, pochodnie. Trzeba jakoś to logicznie zacząć planować, moi drodzy. Tak mi się przynajmniej wydaje. To nie jest posadzone dobrze, ale już nic z tym nie zrobię. Tutaj będzie, nie murek, tylko będzie, kurde, osłonka w postaci płotku drewnianego. Płotka może nawet bardziej. Czyli co? Może byśmy tutaj zrzucili jakieś rzeczy, których nie chcemy trzymać. Wild Horse Radish się przyda. Copper Ore nie jest potrzebny. Spring Seed zaraz zasadzimy. Oj, Fertilizer jeszcze użyjemy. Widzicie, będzie wtedy... To, co zbierzemy z niego, powinno być srebrne, tak? Spring Onion za chwilę wrzucimy. Może zostawimy sobie dwie sztuki. No oczywiście, że nie byłem mostku, kurde, naprawić. A widocznie pójdziemy naprawić mostek kiedy indziej. No nie da się wszystkiego zrobić jednego dnia. Mam nadzieję, że zostawię to ze sobą, że pójdę następnego dnia i to zrobię. Rusty Sword jest... To jest lepsze niż Rusty Sword, więc wydaje mi się, że to będzie trzeba jakoś wyrzucić w pewnym momencie. Dobra. Okej. Okay. Czyli co? Chciałbym to zacząć jakoś logicznie układać ładnie. Bo jeszcze możemy... O, skraftujmy sobie przy okazji chociaż tego jeszcze, Zbigniewa. Stacha na wróble, jak ja to ująłem w poprzednim odcinku. Stach na wróble, gdzie jest Stachu? Stachu na wróble jesteś, potrzebujemy co? Węgla i fiber jeszcze wziąć, węgiel i fiber, czyli te dziwne krzaczki. Mamy 4 sztuki węgla, więc spoko, zostawimy sobie jeden. I teraz proszę bardzo, wchodzimy w crafting. Scarecrow, okej. Okay. About 8 tiles, czyli promień 8 kafli, tak? Journal updated, w ogóle zrobienie Scarecrowa jest jakimś jeszcze celem naszej misji. Jakimś questem. Zobaczcie, advancement, właśnie. As you gain experience, you will discover new crafting recipes. No właśnie, miałem zrobić tego stracha na wróble, zrobiłem, dostałem golda za to. Proszę bardzo. Jest fajnie, okej. Okay. No możemy go sobie postawić gdzieś na przykład tutaj na środku. I teraz przynajmniej nie będą latać na nas, na nas ptactwo nie będzie latać, tak? Teraz jeszcze tu zrobimy jakieś trochę terenu. Więc ogólnie, jak widzicie, tutaj poszerzam ten teren. Na razie będzie jedna wielka... Kurde, nie trafiam, tracę energię jak nie trafiam. I to jest właśnie to. To jest właśnie ta cała mechanika. O, zdobyłem, znalazłem, widzieliście, trochę gliny kopiąc. Trzeba patrzeć, gdzie się uderza, bo to tracę... O, znowu traciłem energię niepotrzebnie. Dobra, i tutaj posadzimy to dziwne rzeczy, które są... Wydaje mi się, że z tego może być Wild Horse Radish. Mi się przynajmniej wydaje. Ale najpierw może połóżmy, tylko teraz już ledwo widzę. Na pewno to kładę, ale właśnie jak widzicie, jest już 9 w nocy. Po południu można by powiedzieć, więc nie widzę dokładnie, gdzie kładę. Ale można tu położyć jeszcze torcz. O, widzicie, jak chodzę z torczem, to widzę. Ja mogę torcz położyć tutaj? Mogę. O, mogę na ziemi położyć. Świetnie, dobra. Czyli robimy... Ogólnie tutaj nawóz wrzucamy, nie? Pytanie tylko, na który wóz? Haha, dobra. Posadzimy też tu i teraz we wszystkich tych miejscach posadzimy na pewno ten cały... Te dziwne, powiedzmy... Jak one się tam nazywają? Nasiona. W których wiadomo, co wyjdzie. Dobra, a resztę sadzimy prawdopodobnie obok. No, a gdzieś tutaj wokół tego tutaj miejsca. Nie jest to na pewno schludne. Na pewno będę chciał bardziej, jak już przyjdzie nowa pora roku, to bardziej to ogarnąć. Na razie na wiosnę wydaje mi się, że no będzie taki trochę chaos. Ważne, żeby po prostu sadzić co się ma. Na przykład jeszcze zrzucę ten Spring Onion, bo z tego możemy dostać sporo gotówki. I cóż... Fiber możemy już schować, drewno zostanie, to zostanie, posadziliśmy nowe rzeczy, nie wydaliśmy ani złotówki, prawda, horse radish ten, kurczę, został posadzony, mam nadzieję, że to jest ten cały horse radish, więc wydaje mi się, że na tym możemy skończyć dzisiejszy dzień, tak, zrzucimy jeszcze tutaj
te rzeczy. Będziemy pewnie musieli niebawem drugą skrzynię zbudować. To zostawiam, żeby pamiętać, pójść i zbudować ten mostek. W każdym razie, moi drodzy, kończymy dzień. Jeszcze zobaczmy, jak tam nasze szczęście było dzisiaj. Neutralnie, okej? Neutralnie, a zobaczmy, jak wygląda sprawa z pogodą. Jutro jest piękny dzień, powinien być. Więc, moi drodzy, tak oto zakończamy dzień piąty. Idziemy spać! Proszę bardzo! I jeszcze dostaliśmy level 2 farming! Aha! To ciekawe, dopiero teraz mi podsumowało. Czyli level mogliśmy dostać... Level z farmienia mogliśmy dostać podczas gry, ale teraz dopiero mamy o tym informację, gdybyśmy nie sprawdzili. Tak? Newcraft Receipt Stone Fence. Mogę teraz budować kamienne ogrodzenie. Do tego mogę zrobić maszynę z majonezem. Pewnie potrzebuję jajek, żeby robić majonez, bo wydaje, to tak było w Harvest Moonie, z tego co pamiętam. I nowa receptura Sprinkler. Czyli będę mógł podlewaczki zamontować. O, i to jest mocno spoko. Nie będę musiał ganiać i podlewać tego ręcznie wszystkiego. No dobra, no i mamy podsumowanie dnia 10. 1100 golda za to. Zobaczcie, ile jesteśmy normalnie bogaci. Tutaj mamy 144 golda zarobiliśmy z tych dziwnych cebulek. Tu mamy sfarmienia, proszę bardzo. No jest różnica, nie? Możemy też sprawdzić, ile to golda za jednego takiego pasternaka się dostaje. Wygląda na to, że 35 golda, tak? 35 jest jedna sztuka pasternaku, ale zobaczcie, pasternak z lepszego gatunku już ma 43. Między 35 a 43 jest 8 golda różnicy, nie? A, ładnie za 80 golda zbieramy za jednego ziemniaka. Czyli pasternak kupujemy za 20, a sprzedajemy za 35. Czyli mamy 15 golda zysku na jednym pasternaku. Tak, żeby podsumować dokładnie. No i widzicie, tak oto wyszło. 1260 golda zarobiliśmy jednego dnia, przez to, że mieliśmy dużo posadzonego i zebranego pasternaku. Super, ekstra, pięknie, miodnie, więc kończymy dzień 10 z wiosny roku pierwszego. Ja wam pięknie dziękuję, idziemy spać!